Właśnie skończyłam wygłaszać wykład o tworzeniu naukowych puzli. To jest taka moja metafora na nazwa, na układ okresowy. Próbowałam w nim udowodnić, w tym wykładzie, że to, że zbudowaliśmy układ okresowy i on funkcjonuje w dzisiejszych czasach ze 118 pierwiastkami, to była bardzo długa droga. I nie ma tutaj jednego nazwiska, chociaż w szkołach faktycznie uczy się o Mendelejewie jako o ojcu układu okresowego, ale przed nim i po nim było wiele nazwisk, o których warto wspomnieć. Aż tyle jest tych nazwisk, że spokojnie mówiłam przez godzinę i pół godziny odpowiadałam na pytania. Dla mnie jest najfajniejsze połączenie i nauki, i historii nauki, tak? I tu było to idealnie, bo było od Arystotelesa po czasy współczesne i oprócz tego wyjaśnienie, co która cyferka, literka oznacza w układzie okresowym. Ja się interesuję fizyką i naukami ścisłymi, ale nie chemią, która też jest nauką ścisłą. I próbuję to łączyć to właśnie z historią, czyli ten wykład pod tym względem był perfekt. Ja uwielbiam takie atmosfery, w których mogę mówić do ludzi, ale mam z nimi taką bliskość, że osoby czują się komfortowo przerwać i zadać pytanie. I też ten poziom pytań, które tutaj były zadawane, były bardzo przemyślane. Największym komplementem dla wykładowcy jest jakość pytań po wykładzie. One pokazują, czy wykład został zrozumiany i czy był na tyle kompetentny, że odpowiadał na dużo aspektów, o których ludzie chcą porozmawiać. Pytania pokazują mi, że ludzie są ciekawi historii odkrycia układu okresowego, ale są jeszcze bardziej ciekawi tego, co dalej z układem okresowym się będzie działo. Czy on jest formą zamkniętą? Czy tam jeszcze będą kolejne pierwiastki? Czy one będą stabilne, czy one będą żyć na tyle długo, żebyśmy byli w stanie coś z nich produkować. Więc o tym tak naprawdę najwięcej było w pytaniach, a najmniej w wykładzie. Następnym razem wykład będzie chyba o przyszłości układu okresowego. Wydaje mi się, że jest to super sposób, żeby zwykłym ludziom opowiadać o trudnych rzeczach. I żeby ci inni ludzie później mogli innym ludziom opowiadać o tych trudnych rzeczach w sposób prosty.